Witam wszystkich. Znajdujemy się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym z Bolityckiej Górze. Pokażemy Wam dzisiaj, jak funkcjonuje ośrodek. Przeprowadzimy wywiady z dyrektorem, wychowawcami i niektórymi wychowankami. Witam bardzo serdecznie. Internetowa Młodzieżowa Telewizja Obywatelska. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Michał Stach, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbytowskiej Górze. Proszę pana, proszę nam powiedzieć, co skłoniło pana do pracy tutaj w ogóle? Będąc w waszym wieku, byłem uczniem 4 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i mieliśmy taką grupę wolontariacką, jak to się teraz pięknie nazywa, i chodziliśmy z przedstawieniami, z wierszami, z piosenkami do różnych instytucji, między innymi do domów dziecka, do DPS-ów. Prowadziliśmy również zajęcia z młodzieżą, która ma trudności w nauce. I stąd też pomysł na to, żeby swoją przyszłość właśnie związać z nauką, z opieką, z wychowaniem. Zresztą też kontynuuję tradycje rodzinne, bo mój ojciec też był nauczycielem. To może pan powie, jak pan długo jest tutaj dyrektorem tej placówki? Dyrektoruję od 92 roku, czyli sporo czasu, ale przez swoją karierę zawodową przeszedłem wszystkie szczeble, to znaczy byłem wychowawcą, byłem nauczycielem w szkole, byłem pedagogiem szkolnym, byłem dyrektorem szkoły, no i w tej chwili pełnię funkcję dyrektora ośrodka. Także znam swoją pracę w zasadzie od podszewki i nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć, jeśli chodzi o stronę taką dydaktyczną, wychowawczą. Znam to po prostu tak od strony życia, nie tylko od strony nadzorującego czy kierującego placówką. Jak tutaj jest na co dzień? Jak wygląda zwyczajny dzień w tym ośrodku? Jak przebiega praca z dziećmi? Myślę, że dopracowaliśmy się tutaj w ośrodku takiej fajnej, może to nie jest dobre słowo, ale takiej miłej, serdecznej, ciepłej atmosfery, ale nie pozbawionej również wymagań. Jesteśmy szkołą, gdzie dzieci mają możliwość oprócz nauki zdobywać inne umiejętności, prowadzimy szeroko pojętą terapię, a dzień wygląda jak dzień w szkole. Zaczynamy o godzinie 8, dzieci się uczą, z tym, że my nie używamy dzwonków. O długości zajęć lekcyjnych decyduje wychowawca, patrząc, czy dzieci są zmęczone, czy są aktywne. Stosujemy również takie przerwy śródlekcyjne, żeby dzieci się po prostu nie męczyły. Natomiast jeśli chodzi o mój dzień pracy, no zaczynam zwykle przed 8, tak zwanym obchodem, czyli odwiedzam wszystkie ważne miejsca w ośrodku. A więc zaglądam do kuchni, do pań, które utrzymują ład i porządek, wchodzę do klas, witam się z wychowawcami, pytam, co się dzieje nowego, witam się z dziećmi. To taki standard i uważam, że ten standard powoduje to, że nikt nie czuje się ani pomijany, chociaż są takie sytuacje dosyć humorystyczne, jak nie przyjdę do którejś tam z grup, to się okazuje, że powinienem, bo są jakieś komentarze, ale to jest takie miłe i sympatyczne. Jak już powiedziałem na wstępie, myślę, że nasz ośrodek ze względu również na miejsce, w którym się znajdujemy, czyli ten zespół Pałaca Wodworskim, w fantastycznym parku, powoduje to, że trochę inaczej się pracuje. Tempo pracy jest inne, mamy inny ogląd na to, co się dzieje, nie gonimy tak bardzo, mamy pewien dystans do tego, bo uważamy, że praca z naszymi dziećmi jest oczywiście specyficzną, ale fantastyczną. Nasze oczekiwania na sukces być może są oddalone w czasie, ale jak ten sukces się pojawia, to jest dla nas ogromnie satysfakcjonujące. No, myślę, że mógłbym tak długo mówić, opowiadać, ale to chyba nie jest na tyle interesujące, że... Nie, prosimy, to jest bardzo interesujące. Jeszcze niech nam pan powie, czy dzieci sprawiają problemy wychowawcze, bo to dzieci jak dzieci, wie pan. Tak, myślę, że to dotyczy każdego wieku,
każdej młodzieży, ale myślę, że w związku z tym, co wcześniej powiedziałem o tym takich fajnych relacjach tu między nami, między wychowawcami, bo specyfiką w ogóle procesu uczenia się jest obserwacja. Uczymy się około 70-80% wiadomości, umiejętności zdobywamy poprzez obserwację, więc nasze relacje między wychowawcami, nauczycielami, pedagogami są obserwowane przez naszych wychowanków podopiecznych i oni wiedzą, że u nas nie ma jakichś tam animozji, kłótni. Jeśli są spory, to są spory merytoryczne i z czegoś coś wynika, ale oczywiście to się dzieje poza naszymi wychowankami, bo weryfikujemy swoje metody pracy w takich zespołach terapeutycznych. Spotykamy się wychowawcy, nauczyciele pracujący z daną klasą, grupą, z nami, czyli ze mną i z panem Jackiem, często z psychologiem i omawiamy poszczególnych uczniów, czy ten program terapeutyczny, który żeśmy zaproponowali, jest dobry i weryfikujemy go, jeśli trzeba zmienić, dodać, to robimy na bieżąco. Także dzieci widzą, że my absolutnie się nie spieramy, nie kłócimy, odzywamy się w sposób miły, sympatyczny do siebie i dzieci również w ten sposób się do siebie zwracają. Wiadomo, że to są takie sytuacje, że musi coś tam się dziać takiego, że te dzieci są mniej lub bardziej grzeczne, czy mniej lub bardziej niegrzeczne, ale radzimy sobie z tym spokojnie. Dziękuję bardzo, nie będziemy panu już więcej zadręczać. Dziękujemy bardzo za wywiad. Życzymy miłego dnia i owocnej pracy. Dzień dobry, nazywam się Oliwia Kramer i jestem z Internetowej Młodzieżowej Telewizji Obywatelskiej. Dzień dobry, Marta Krawczyk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Jestem wychowawczynią klasy drugiej, przysposabiającej do pracy. To pierwsze pytanie do pani. Co panią skłoniło do wybrania takiego zawodu? Intuicja. Przez długi czas pracowałam w zupełnie innym zawodzie i w pewnym momencie zauważyłam, że bardzo cieszy mnie praca z dziećmi. Więc postanowiłam spróbować rok, drugi, trzeci, a potem już jakoś poszło. A czy jest pani przywiązana w jakiś sposób do wychowanków i czy ma pani jakiś z takich swoich ulubieńców na przykład? Na pewno każdy nauczyciel ma jakiegoś swojego ulubieńca. Natomiast wydaje mi się, że staram się równo traktować wszystkie dzieci i mam nadzieję, że mi to wychodzi. Rozumiem. A jak wygląda taka typowa lekcja w takiej szkole? Zaczynamy od powitania. Witamy się wszyscy. Często robimy sobie herbatkę na dobry początek dnia, a potem zaczynamy zajęcia. W zależności od pory roku są to zajęcia zwykle tematycznie związane właśnie z porą roku. Są to zajęcia, ponieważ jest to klasa przysposabiająca do pracy, związane z tym, jak pracować, jak pomagać w domu, jak sobie radzić samemu przy zrobieniu śniadania, jakiegoś posiłku, jak posprzątać.
I staramy się właśnie w ten sposób dzieci przygotowywać. A czy dzieci są aktywne na takich zajęciach? Bardzo lubią takie zajęcia, bardzo lubią, kiedy coś się dzieje. Największą chyba przyjemność sprawia im praca w kuchni, bo potem można swój produkt zjeść. Więc jest to dla nich największa przyjemność. A może jakieś mają takie ulubione zabawy, zajęcia, jakieś takie rekreacyjne? Bardzo lubią zajęcia na WF-ie. Z panem Zbyszkiem, bo można poskakać, pobiegać, jest to jakaś tam rozrywka po tych ciężkich i trudnych zajęciach, kiedy muszą pracować. Rozumiem, to chyba jak każdy. A jeszcze takie pytanie, co jest najcięższe w pracy z takimi dziećmi? Nie ma nic ciężkiego. Właściwie nie ma nic ciężkiego, bo jeżeli lubi się tą pracę, to nie ma ciężkich rzeczy. Tak mi się wydaje. Rozumiem, czyli wszystko jest na dobrą sprawę w jakiś sposób tak jakieś przyjemne dla pani. Bardzo przyjemny, bardzo miły. Często człowiek z domu przychodzi jakiś poirytowany, zdenerwowany i wystarczy jeden uśmiech, jedna jakaś odpowiedź bardzo ciekawa wychowanków naszych i właściwie rozładowuje całą atmosferę, już człowiek ma dużo lepszy dzień. Czyli są takim jakby uspokojeniem też dla pani, taką odskocznią od rzeczywistości trochę. Tak, są takim buforem, który pozwala mi właściwie czasem jakieś zdenerwowanie rozładować. Oczywiście, że tak byłoby idealnie, nie zawsze tak idealnie wygląda, pewno, że są też problemy, ale wtedy staramy się właśnie z humorem, z uśmiechem podejść do dzieci. Widać, że pani kocha tą pracę. Bardzo. Dobrze, to dziękuję pani bardzo za wywiad i że zechciała pani z nami porozmawiać. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. Nazywam się Marzena Ledzińska. No więc Marzena, opowiesz nam może o swoich marzeniach? Moje marzeniem jest wyjechać do Hiszpanii. O, a co byś tam robiła w Hiszpanii? Jakieś konkretne może zajęcie, czy tak po prostu lubisz ten kraj? Po prostu lubię ten kraj. A to super, a można powiedzieć, czy masz jakieś swoje ulubione zajęcia tutaj? Jazdę konną. O, no to bardzo fajnie, a coś takich szkolnych, typowo w klasie? Malowanie, pisanie. O, a co na przykład najbardziej lubisz malować? Obrazy. A macie tu jakieś swoje prace, wystawy? U pani Bożeny, ale tam nie ma żadnych moich wystaw, bo ja sobie zawsze zabieram do domu. A no to super. A może mogłabyś nam jeszcze powiedzieć, czy masz jakichś swoich takich ulubionych może wychowawców? Czy kogoś stąd, kogo najbardziej? Nie, panią Krysię najbardziej. O, a za co tak lubisz panią Krysię? Po prostu, bo jest miła. Okej, to dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Cześć, można się przedstawić? Rafał Haniało. Cześć Rafał, mógłbyś nam powiedzieć, jakie masz marzenia? Byłem, bym dorosły i chcę być starszy i chcę być młodszy i chcę być żenaty. No to super, a mógłbyś nam powiedzieć, czy masz jakieś tutaj swoje ulubione zajęcia? Tak. A mógłbyś nam powiedzieć, co to jest? Mecz. Mecz i jeszcze koki. Super, a jakieś typowo, na przykład takie w klasach, nie wiem, typu malowanie, czy tam jakieś swoje ulubione jakby przedmioty? Malowanie. A co ciekawego malujesz? Malowanie obrazki. A co na tych obrazkach? Konie. O, czyli lubisz też konie. Tak. Okej, a mógłbyś nam powiedzieć, czy masz może jakiegoś swojego takiego ulubionego wychowawcę? Pana Maczka. Pana Maczka mam. Tak? A za co go tak lubisz? Bo nam zabierze na koniach. Okej, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Cześć, można się przedstawić? Kamil Pochroj. No to Kamil, może powiesz nam teraz z innej beczki, jak się tutaj bawisz? Bardzo dobrze. Tak, a co ci się najbardziej podoba tutaj? Jak śpiewają. Tak, czyli podobają ci się ogólnie te zabawy. Nie wstydź się.
To typowo śpiewano taneczne, tak? Tak. To super. A może opowiesz nam też jakimi o swoich marzeniach? Marzeń nie mam na razie. Żadnych? Nie chciałbyś niczego tak bardziej? Chciałbym już pojazdy mieć i wejść z tam budy. No to super. A może powiesz nam, czy masz takie swoje ulubione zajęcia? Nie teraz, tylko takie typowo na przykład szkolne albo takie rozrywki? Konnej, no. Tak? Tylko konie, nic takich rzeczy, malowanie i tak dalej? Ja nic. Okej, to dziękuję ci bardzo za rozmowę.